Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Parasite Eve. Jesteśmy już przy nagrywaniu 11 odcinka, ale od poprzedniego odcinka minęły 2 dni, więc czuję lekkie zakłopotanie, mniej więcej o co chodziło. Lecz wydaje mi się, że teraz muszę. Tak, mam klucz, który muszę użyć do odkręcenia szafy. Tak więc to zrobię. A tam czeka nas walka. To ciężka walka. Uzbroję się w granat. Tutaj załaduję amunicją. I mam życia, 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 dużo życia. Więc to powinno wystarczyć. Ale jest dobra wiadomość, ponieważ pogrzebałem trochę w opcjach emulatora. Poustawiałem priorytety, poustawiałem rozdzielczości oraz ustawienia graficzne. I teraz, tak jak mówiłem w przypadku drivera, że mi klatki spadają do 20, teraz tak się nie dzieje. Co jest bardzo dziwne, że musiałem zwiększyć ustawienia graficzne, żeby to działało, oraz jakieś tam priorytety poustawiać, tak, żeby komputer bardziej skupiał się właśnie na emulatorze i wyświetlaniu z niego obrazu oraz grafiki, więc. Więc teraz wszystko jest ok, nawet tutaj Parasite widzę, że działa lepiej. Mam 65 FPS-ów i nie spada poniżej 60. No ale i tak jestem zdziwiony, że nie ma więcej. Mam limit ustawiony klatek do 200, więc myślałem, że będę miał tyle, ale nie wiem, może to wina emulatora. Bo jak mówiłem, mój komputer powinien być w stanie udźwignąć to na spokojnie, chyba na 300 nawet FPS-ach. Dobra, zobaczmy skąd te krzyki. Halo, kto tutaj krzyczy? Kobieto! Wyglądasz jak sprzątaczka. Co ona miała z okiem? Czyli to nie była kobieta. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. No tak, twój śmiech jest po prostu niesamowity. O ty! Widzę, że ten granatnik to za dużo ci nie robi. Nie to, to. Trzeba mu w plecy dziabać, albo kiedy atakuje. Oj, o. Chwila. Mam wrażenie, że mam trochę gry za głośno, tylko ją ściszę. Okej, okay, myślę, że teraz będzie okej. Okay.
No, zaatakuj. Atakujesz? Nie atakujesz. Dobrze. Karam cię tym granatnikiem. No nein, nie jesteś jakimś specjalnie trudnym przeciwnikiem. Szczerze. Trzeba po prostu mieć na ciebie sposób. O, ty gnoju. Twardy jest. Nie ma co. Oj. Myślałem, że mnie trafi. O, za 200 dostał. Koleś został spalony doszczętnie. Wow, ile expa za niego. Ale hajsu mógł dać by więcej. Nic nie zostawił, żadnych przedmiotów. Mamy jakieś laboratorium, jakąś dziewczynkę. O co w tym wszystkim chodzi? Pytanie, czy to się działo w czasie rzeczywistym, tym co w grze, w tym samym momencie. Leży nasza bohaterka. Ktoś do niej idzie. Medigan! Już cię poznałem po butach i po spodniach. A co ty robisz, debilu? Dobrze ci tak. Zastrzel go. On chciał cię zastrzelić. Ja bym go zastrzelił. Jedną rękawiczkę. Druga ci spłonęła, czy co? Ty go jeszcze za to przepraszasz? Ja rozumiem, że jest ciemno i mógł cię nie rozpoznać. Przeżył to. Koleś spłonął, wstał i poszedł, no. Umarł, wstał i poszedł. To jest zombie.
Aha, czyli rozmawiałeś z Douglasem. Okej. Muszę napić się wody. Gdzie mam jakąś wodę? O, tutaj jest. Okej, i mamy towarzysza. Pan Kyle Madigan, który będzie nam towarzyszył. Teraz co musimy zrobić, to pójść do naszego auta i po prostu stąd uciec. Ale to zrobimy w następnym odcinku. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.